Was serdecznie w Akademii Mody. Dzisiaj następna lekcja, konstrukcji kołnierzyków. Po tym jak zrobiliśmy konstrukcję koszuli, właśnie, jeżeli ktoś będzie chciał sobie wykupić konstrukcję, to jak najbardziej zapraszamy do nas na stronę, na Facebooku albo na Instagramie. Można sobie spokojnie wykupić dostęp do konstrukcji koszuli na cały rok i po prostu w ciągu całego roku można się nauczyć. A jak będą jakieś też pytania, to proszę oczywiście do nas pisać. A od konstrukcji właśnie bluzki i rękawa przechodzimy do kołnierzyków. Żeby zrobić konstrukcję kołnierzyka, ich jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj opowiem Wam, jak skonstruować kołnierzyki, które podstawę mają stójki, tak? Tutaj jest kołnierzyk pierwszy, to będzie kołnierzyk ze stójką obcinaną. Chodzi o to, że kołnierzyk jest wszywany do stójki, tak? Że jest osobno dwie części. Jest stójka i jest kołnierzyk. Tutaj jest kołnierzyk ze stójką razem, tak? Kroi się po prostu to razem i wszywa się też razem. Następna konstrukcja będzie stójka. Stójki też są różne, to też Wam troszeczkę opowiem, jak ją zrobić, żeby ona była bardziej przylegająca do szyi albo mniej. No i później stójka smokingowa. Także dzisiaj właśnie będziemy konstruować o te cztery kołnierzyki. Co potrzebujemy, żeby skonstruować kołnierzyk? Przede wszystkim pamiętamy, bierzemy swoją konstrukcję. Konstrukcję ja tak narysowałam w przybliżeniu, jak to ma wyglądać. Pamiętamy, tak? Konstrukcja wygląda przód i tył, tak? U Was na pewno jest jakby błyszczane odbicie. I teraz tak, mamy konstrukcję przodu i tyłu. Do kołnierzyka potrzebujemy pomiar, słuchajcie, szyi, tak? Tutaj zmierzyć sobie, przyłożyć sobie centymetr i zmierzyć tą odległość plus tą odległość plus odległość naszej wypustki, tak? Tego naszego właśnie założenia, gdzie będą, powiedzmy, guziczki, tak? To wszystko mierzymy i sobie zapisujemy. Ze względu na to, że ja rysuję to takie dosyć duże, tak? Także ja będę rysowała tak w przybliżeniu, ale po prostu duże pomiary, a Wy oczywiście robicie tak, jak macie swoje. Ja sobie biorę, że ta długość cała tutaj i tutaj, piszę sobie jako L, będzie L, równa się 20 cm. Tak? Bo powiedzmy ja mam 40 cały obwód, który mi tu wychodzi, nie? A w połowie to jest 20 i plus tutaj mam 2 cm dodane na wypustkę, chyba że Wy macie 1,5, tu w zależności kto ile ma, tak? Ja sobie piszę, że ja mam tam 2. W całości mam 22 cm. Tak? I teraz co robimy? To jest pierwszy punkt. Niech będzie punkt 1. Odkładamy te 22 cm. Zaznaczamy sobie. Ja tutaj oczywiście więcej robię. To będzie tak. 20. To jest, będzie punkt 2. Tak? I można i tutaj później te 2 cm dodatkowe, to jest, będzie punkt 3. Ja sobie tutaj napiszę, że tu to jest punkt 1, 3. Tak? Że to jest właśnie punkt 1, 3. I teraz tak, w górę rysujemy 10 cm do góry. Piszę sobie 10 cm. Tak? I
Ja sobie biorę stójkę dosyć wysoką, taką 3-centymetrową. Wy jak chcecie mniejszą, no to możecie sobie wziąć mniejszą. Tak, ja biorę sobie 3, a tu jest każdy już kwestia wyboru. I sobie rysuję 3 centymetry. O tak. I wydłużam sobie, może tak, tutaj też narysujcie do góry linię i łączymy. Łączymy. Tu piszę sobie, że tu są, tu jest, kim będzie 1, 2, 3, 4, 5 i tutaj jest 3 centymetry. Tak, piszę tu 1, 4, równe się 3 centymetry. Jest. Tu weźmiemy, tu będzie punkt 5 i będzie 6, będzie 7, tak? Też możecie sobie to połączyć. Ja tylko nie wiem, co tu brałam. O tak. I teraz od punktu 6 w dół odkładamy 5 cm. I stawiam punkt 8. 6, 8 równa się 5 cm. To jest druga część jakby kołnierzyka, tak? To jest stójka, to jest kołnierzyk. Pamiętamy o tym, jeżeli sobie robimy stójkę 3 cm, to kołnierzyk ogólnie powinien przykrywać tą stójkę. Także jeżeli macie 3, to kołnierzyk przynajmniej musi mieć 3,5-4 cm, tak? Ja mam tu 3 i mam 5. Tak jak mówię, u Was może być inaczej. Każdy swoje ma tam wymyślone kołnierzyki. Ja daję Wam taki przykładowy, a Wy później sobie już będziecie wymyślać swoje. Teraz tak, ta linia, słuchajcie, to jest linia środka, tak? To jest linia, pamiętamy, tutaj, tak? Bo to jest dodatek na guziki, to jest ta linia. I tutaj, w tym miejscu, na środku, nam się łączy kołnierz. Dlatego ta linia, dlaczego jest taka ważna? Właśnie schodzenia tego kołnierzyka, tak? O, ten moment. Jeden i drugi ma nam się wejść właśnie w tym miejscu, tak? I teraz dokreślimy stójkę. Tutaj punkt 5 i punkt 3 podnosimy o 5 mm do góry. Tu i tu. I delikatnie po prostu to podnosimy, tak jakby wyrysowujemy. Żeby Wam było łatwiej, możecie sobie ten kołnierz tak jakby podzielić na trzy części. I ta jedna trzecia powinna Wam tutaj tu tak ozejść. O tak. Tak? Tutaj zaokrąglamy. O, to jest ta stójka. Tak? Tutaj będzie guziczek. A tutaj, zobaczcie, ja sobie rysuję o w ten sposób. Tutaj jakby to łączymy tu z tym, tak? Tutaj popatrzcie, może tak, ja postawię tutaj 9 i łączymy punkt 8 z punktem 9. Tak. Ale jeszcze do tego wszystkiego, słuchajcie, to musi być też takie lekko zaokrąglone, tak? O, i teraz widzimy, to jest nasza stójka, ona tu idzie lekko do góry, a to jest nasz kołnierzyk, tak? I słuchajcie, tutaj też jakby ten kołnierzyk zależy od Waszej fantazji, może być pod takim kątem, może być jeszcze więcej, a może być w ogóle prosty kąt, a może być tutaj, nie wiem, wyżej zachodzie, tak, centymetr na przykład, gdzieś idzie tutaj do góry, tu. Tutaj jakby już kwestia wymodelowania, tak? To, co Wam się podoba. Dla Was najważniejsze jakby jest ten moment, dobrze wykreślić stójkę i dobrze wykreślić właśnie to wszycie do stójki, tak? A tutaj to modelowanie to już będzie zależało od Was. To jest jakby połowa kołnierzyka. Pamiętamy, że to jest na złożeniu i ten to jest jakby środek, tak?
środek naszej stójki, środek naszego kołnierzyka, że to jest złożone jakby na pół. Także co do kołnierzyka z odcinaną stójką, to tyle. Następnym kołnierzykiem będzie kołnierz ze stójką, która jest razem z kołnierzem, tak? Nie dzielimy to na pół, po prostu nie przycinamy tego, tylko w całości. Co robimy? To samo, odkładamy, słuchajcie, tutaj, tak? Naszą całą tą długość, którą odkładaliśmy tu, tak? Ja już tutaj sobie powiedzmy od tego sobie złapię i 34 i tak samo 10 do góry i rysujemy taki prostokąt, żeby nam było łatwiej. I teraz tak, znowu zaznaczamy sobie ten punkt, tak, tutaj ten punkt 2, nam będzie potrzebny, tu piszę sobie 1, 2, 3 i co robimy dalej? Tutaj na dole odkładamy 3 cm. Tak? I stawiamy punkt 4. 3 cm. Dzielimy ten 1, 3, dzielimy na pół. I pod kątem 90 stopni odkładamy 0,7. Jest. A tutaj odkładamy 0,5. Tutaj 0,5. I teraz łączymy. Tak. Popatrzcie. Jadę. Można sobie, wiecie co, tak, jeszcze wziąć na przykład, żeby wam było łatwiej. To podzielcie sobie na pół i po prostu w ten sposób. Tak. O. Idzie wam na wyprosić. Tak. I podnosimy tu. Jest. Tak. I teraz 3 cm tu to będzie nasza stójka. O tak. Tylko że ona jest oczywiście razem z kołnierzykiem, tak? I ta stójka jakby idzie o w ten sposób. Teraz pod kątem prostym do tej linii, która nam się tutaj podniosła, rysujemy, tak? Kąt prosty do tej linii, słuchajcie, popatrzcie, rysuję tak i rysuję tak. No, w ten sposób, tak? Także ta odległość jakby tu powinna być taka sama tu, tak? Tutaj, słuchajcie, tu jest 3 cm, tutaj robimy odrobinę mniej, tak? Możecie zrobić 3, nie ma problemu. Może być 3, ja zrobię odrobinę mniej, tak będzie trochę taki, jakby trochę się zawęży. Ja sobie tutaj 2 i 5 robię. Tutaj po prostu odrobinę mniej. I rysuję w ten sposób, tak? To jest to miejsce na guziczek. Widzimy to, tak? I teraz jakby ja sobie wydłużam tutaj ten kąt prosty. I tak naprawdę znowu ten kąt ja sobie jakby sama wymyślam, tak? Czy to będzie tak, czy to będzie tak, to już od was będzie zależało, tak? Także ogólnie ja sobie popatrzmy tak, że jeżeli ja tutaj mam 7, to chyba jest za wysoko, prawda? Także sobie tutaj odkładam 5 cm. To jest moja stójka z tyłu. A z przodu powiedzmy, żeby sobie zrobię 7, tak? Sobie tak 7, odłożę sobie te 7 tutaj i popatrzcie, i sobie na razie połączę w ten sposób taką, tak? I teraz wyrysowuję sobie ten kąt, to co wam mówiłam, ten kąt może być różny, może być tak, może być bardziej tak, to po prostu kołnierzyk bardziej się rozejdzie,
Czym większy tutaj kąt, tym bardziej Wam kołnierzyk się schodzi do środka, tak? To czym większy kąt, to idzie to bardziej w tą stronę, tak? Także tutaj w zależności, jakby tam sobie chcecie. No i tutaj też modelujemy, tak? Że jeżeli powiedzmy chcę mieć 6, w tej chwili mam więcej, tak? No to robię sobie o w ten sposób, odrysowuję, tak? Jeżeli chcę mieć tutaj więcej, no to po prostu sobie rysuję więcej ten kąt, ale tutaj schodzę, bo chodzi o to, że słuchajcie, że ten moment, tutaj 8, 8, że tutaj jednak jest o taki kształt. Możecie sobie, mówię, jeżeli chcecie mieć mniejszy, to możecie sobie nawet zrobić o tak. Tak, albo na przykład tak. To już od Was będzie zależało, w jaką stronę pójdziecie z tym kołnierzykiem. Najważniejsze w tej chwili jest właśnie ta linia wszycia. Tutaj forma Waszego kołnierza już zależy od Was. Pamiętamy tylko o tym, że jeżeli ja tutaj sobie odrysuję stójkę, to jest moja stójka, kołnierzyk musi tą stójkę przykryć, tak? Chyba, że macie coś tam wymyślonego, że nie przykrywa, ale wtedy pamiętajcie, że będzie Wam sterczał. Żeby nie ułoży się do szyi, tylko będzie Wam się podnosił, tak? No i tyle co do kołnierzyka, który ma stójkę już w formie. Teraz mamy kołnierzyk, jak widzicie, stójkę, tak? Stójka. Stójka to jest też taki kołnierzyk, który w zależności jak skroimy, nam się układa. Ja narysowałam taką stójkę, która bardziej przylega do szyi, tak? I zrobię Wam konstrukcję, ale powiem Wam jak, żeby mniej przylegał. Na początek, jak zawsze, rysujemy kąt, tak? Tak samo, odkładamy sobie te L, tak? To myśmy sobie tutaj mierzyły wcześniej. Ja tutaj mam punkt 3, 1, tu punkt 2, tak? Jakby to samo, słuchajcie. Tylko teraz do góry odkładamy nie aż tyle centymetrów, tylko tak, odkładamy szerokość naszej stójki. Ja wezmę sobie powiedzmy 4 cm, bo to jest sama stójka, prawda? Tak jak mówię, każdy z Was może mieć różną stójkę. Tutaj rysuję 4. Moja stójka będzie miała 4 cm wysokość. Tak? I teraz w zależności na ile chcemy, żeby ona przylegała do szyi, podnosimy ją tu do góry. Powiem Wam tak. 3 cm to jest takie, uważam, optymalne, tak? A tutaj jakby już od Was będzie zależało. Optymalne, także tutaj podnosimy 3 cm do góry, stawiamy sobie punkt 5, tak? I musimy zaokrąglić tą stójkę. Żeby ją zaokrąglić, słuchajcie, to znowu musimy co zrobić? Zaznaczyć sobie punkt tutaj długości obwodu szyi z tyłu, tak? Bo pamiętamy, myśmy liczyły, jest tylny obwód i z przodu, tak? Także jak obliczymy ten tylny, powiedzmy, że ja tam będę miała, no nie wiem, 8 cm, powiedzmy, tak? Każdy Was, słuchajcie, swój. Ja sobie zaznaczę tutaj, że to jest ten moment. Dlaczego ja sobie to zaznaczam? Słuchajcie, tutaj też możecie to wszystko sobie później na stójce zaznaczyć. Bo w momencie, kiedy będziecie wszywać później, żeby to dla Was była taka kreska, która oznaczała, że doszliście do ramienia i dalej szyjemy już po przodzie, tak? Także tutaj jakby w tej tak samo. W każdej stójce możecie to sobie zaznaczyć. A tutaj jest jakby nam jeszcze po to potrzebne, że tu stójka idzie po linii prostej, a od tego momentu zaczyna powoli podnosić się do góry. Zobaczcie. Jeszcze jakiś tam kawałek idzie,
Można też tak pomyśleć w ten sposób, że ten odcinek, jeżeli podzielić go tak w miarę na trzy części, to gdzieś tam ta trzecia część jeszcze leci po linii, a później wzbija się do góry, tak? I teraz tak, tutaj znowu, słuchajcie, nas interesuje kąt prosty. Do tej linii, która mi tu powstała, ja rysuję kąt prosty. Tak. I zaznaczam sobie te swoje 4 cm. Tą stójkę, którą ja tu mam, ja sobie zaznaczam tu. Tak. I po całości później lecę tutaj tym oznaczeniem. Jak mam cały czas to samo. Tak, o tak sobie. I rysuję tą drugą linię. O tak. Hop. To jest tylna część stójki. To jest przednia część. Słuchajcie, tu na górze możecie ją zrobić na wprost. Mam tutaj na wprost, prawda? Zapinany na guzik i na wprost. Ale możecie sobie zrobić też zaokrąglone. To już od Was zależy. Także tutaj spokojnie, jak będziecie chcieli, też możecie sobie zaokrąglić. I oczywiście na tej odległości, ten punkt 2, tą odległość, musicie przenieść sobie tu, tak? Bo to jest moment środka, a to jest koniec naszej przedniej części, tak? Bo tu powstaje guzik. No i w ten oto sposób powstaje taka nasza stójka. Jeżeli, słuchajcie, Wy chcecie stójkę, która będzie stała bardziej o tak, po prostej, że po prostu będzie odchodzić od naszej szyi, tak, że nie ma takiego przylegania, tylko po prostu w ten oto sposób układa się, że tu mamy szyję, tak, a stójka Wam po prostu normalnie takim pod kątem prostym stoi. To wtedy nie podnosimy tego, tak? Nie podnosimy. Normalnie, słuchajcie, kroimy po linii prostej, o tak. Po prostu taką prostą. Jeżeli chcemy, żeby delikatnie nam się pochyliło, to opuszczamy i robimy po prostu tu niżej, tak? Że robimy nie 3 cm, tylko na przykład 1,5, tak? Ale pamiętamy wtedy, że jeżeli czym mniejszy tu będzie ten kąt, tym ta stójka nam bardziej odchodzi od szyję. Czym większy, tym bardziej do szyi przelega. No i na tym polega konstrukcja właśnie o takiej. No i ostatnia stójka to jest ta smokingowa, tak? Do jak najbardziej do muszki. Co robimy? Tutaj musimy znowu wykreślić sobie tą samą odległość, tak, którą tam mamy. Ja sobie zaznaczę 3, 2. Tylko do góry już bierzemy, słuchajcie, tylko 7,5 cm. Ja sobie piszę 7,5, byście pamiętali. O tak. I rysujemy sobie te 7,5. I to samo odkładamy sobie po drugiej stronie, tak? Połączymy. Znowu nam wyjdzie prostokąt. O, w ten sposób. Tu weźmiemy co? 4, 5, tak? O, dobra. I teraz tak, zaczynamy, jest to bardzo zbliżone, tak? Tylko tak, tutaj dodajemy do góry centymetr, zaznaczamy, tu będzie punkt 6, tak, i tutaj dodajemy 4,5, piszę 4,5, jeszcze jeden. Jest. I teraz tutaj idzie po linii prostej. Znowu słuchajcie, możecie sobie zmierzyć znowu ten odcinek, pamiętacie, ten tylny, tak, z tyłu naszej, naszej konstrukcji. Mierzymy, odkładamy to tutaj, a w ten sposób. I teraz popatrzcie, łączę, tylko tak. Proszę jeszcze wziąć ten odcinek pomiędzy trójką, a tu nie wiem, 7, tak? 7 postawimy. Pomiędzy 7 a trójką, gdzieś tak, jeżeli podzielimy to na
trzy znowu części, to tak w przybliżenie ta trzecia część, 0,5 w dół, tak? I teraz popatrzcie, przez ten 6, przez 2 jedziemy tutaj w dół, tu 7 i tu na wprost, o tak, jest, tak? Teraz tak, tutaj znowu mamy kąt prosty, odłożyć do tej linii, odkładamy w ten sposób, tak? Później odkładamy te, to, co my mamy tutaj cały czas, te tam te 2 cm, półtora, każdy tam ma swoje, tak? Odkładamy tu, odkładamy, robimy kąt prosty, odkładamy jakby tu, tak? I my sobie robimy, że ta stójka powiedzmy ma 4 cm, tak? Ja sobie to rysuję, 4, tutaj do, od siódemki znowu do góry, 4, to sobie wyrysowuję cały czas. Patrzcie, to jest moja stójka, ale muszę jeszcze sobie wyrysować właśnie ten, tą muchę. I teraz tak, tutaj opuszczamy się tak jakby trochę w dół, tak? Także tutaj zróbmy na 2,5, tutaj zróbmy na 3, to tak jakby o, w ten sposób, tak? I później łączymy to. Tak, z tym punktem, to co tu odłożyliśmy, tak? A tutaj już, słuchajcie, dowolnie, znaczy musicie po prostu tak jakby wyrysować właśnie te różki takie, tak? Ten tutaj, później jak się wygnie, to też jest kwestia jakby waszej wyobraźni. Musicie po prostu sobie jakby złożyć i zobaczyć, czy to właśnie o to wam chodziło, tak? Że to o takie końcówki, czy na przykład, czy to ma być niżej jeszcze, tak, że takie lekkie, czy to ma być trochę wyżej, w każdym razie wygląda to, i tu, tutaj guziczek mamy, tak, to jest wykrój, forma, bo cały czas mnie poprawiają, ale ja, słuchajcie, nie mogę jakoś od tego odzwyczaić się. To jest właśnie forma naszego kołnierzyka smokingowego, który jest oczywiście w połowie, tak? Bo tu jest linia zgięcia. I tak wyglądają właśnie konstrukcje kołnierzyków, gdzie jest właśnie takim głównym elementem stójka. Następna lekcja będzie kołnierzyki, które są wykładane, tak? W tej chwili właśnie to. Także na tym kończymy dzisiaj nasze zajęcie. Jeżeli macie pytania, oczywiście zadawajcie, piszcie do nas. Oczywiście nas lajkujcie, wstawiajcie nam lajki, bo dla nas to jest naprawdę ważne. Wtedy my wiemy, że wy nas potrzebujecie i my was też. I zawsze was czemuś tam nowemu jeszcze nauczymy. Dla nas to jest taki power, można powiedzieć, do następnych, do tworzenia następnych lekcji. No, oczywiście też naciskajcie dzwoneczki. I do zobaczenia na następnej lekcji.